Otwieram 28. sesję Rady Gminy w Staninie. Serdecznie witam wszystkich Państwa radnych, bardzo serdecznie witam naszych panów wójtów, pana Krzysztofa Kazanę i pana Sławomira Rzymowskiego. Witam panią skarbnik, panią Aldonę Alaburdę. Witam sołtysów, którzy dzisiaj też z nami są na sesji. Witam wszystkich oglądających nas online. Obrady są nasze prawomocne. Na 15 radnych, obecnych radnych 13. Prosiłabym jeszcze teraz radnych o potwierdzenie obecności. Dziękuję bardzo radnym za potwierdzenie obecności. Przechodzę teraz do przedstawienia porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, co już nastąpiło. Punkt drugi, sprawdzanie obecności. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 15, 16 i 17 sesji. Punkt piąty, informacja wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Siedem, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Osiem, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2021 rok. Dziewięć, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin na rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Stanin na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. 11. Wolne wnioski, informacje. Punkt 12. Zamknięcie sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Uwag nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad w wersji przeze mnie przedstawionej został przyjęty. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad 15, 16 i 17 sesji Rady Gminy. Protokoły były wyłożone do wglądu, można było się zapoznać. Czy są uwagi do treści protokołu? I będę pytała o każdy. Do 15 sesji, czy są uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 15 sesji został przyjęty. Teraz czy są uwagi do... Tutaj był błąd, bo to nie 15 sesja, tylko 25 i tutaj w druku jest błąd. Także przepraszam wszystkich. Teraz pytam, czy są uwagi do protokołu z 26 sesji Rady Gminy. Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 26 sesji Rady Gminy został przyjęty. Czy są uwagi do protokołu z 27 sesji Rady Gminy? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 27 sesji Rady Gminy został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Informacja wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy. I poproszę pana wójta. Może powtórzę. 16 września podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą budowa gminnego centrum rekreacji w miejscowości Wesołówka dla niezorientowanych. Jest to dalsza część tutaj za rzeką w kierunku Krzywdy tego placu.
Zadanie, całość zadanie to jest 1 043 000. Wartość dofinansowania to 721 tysięcy złotych. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. We wrześniu też we współpracy z samorządem powiatowym zakończono budowę chodnika w miejscowości Lipniech o długości 320 metrów bieżących. W październiku odebrano prace budowlane polegające na budowie drogi w miejscowości Zastawiec Droga przy szkole. Na tą inwestycję pozyskano fundusze w wysokości 212 tysięcy złotych. Jest to dofinansowanie w wysokości 50% całości. Długość to 420 metrów bieżących. W tym samym okresie też dokonano odbioru prac, jeśli chodzi o budowę dróg w miejscowości Kieszków. Na to zadanie również pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji to 685 tysięcy, dofinansowanie 50%. Długość, to były dwa odcinki, to niecałe, znaczy nie, nieco ponad 1,5 kilometra. Nieco po 1,5 kilometra. Ponadto też pod koniec października dokonano odbioru drogi w miejscowości Kosuty. Droga była współfinansowana z innego funduszu, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wysokość dofinansowania 80 tysięcy, całość zadania to 130. Ponadto też we współpracy z władzami powiatu w miesiącu październiku dokonano tak jakby remontu nawierzchni w miejscowości Zagoździ na długości 500 metrów bieżących. 7 października Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu zawarła umowę o dofinansowanie na zakup motopompy. Wysokość dotacji to 6 tysięcy złotych. Gminna Biblioteka Publiczna też podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej w Lublinie, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przepraszam, na zadanie inwestycyjne ogród botaniczny w gminie Stanin. Wysokość dotacji to 16 tysięcy, całkowity koszt 32 tysiące. Jest to tutaj ta inwestycja przed budynkiem, w którym się znajdujemy. Na razie ona wygląda ze względu na warunki atmosferyczne. Na wiosnę czy za zieleniem nie mam nadziei. Mam pewność, że będzie wyglądała zgodnie z nazwą, czyli ogrodem botanicznym. Ochotnicza Straż Pożarna ponadto też podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tak zwanego rozpiraka. Wysokość dotacji to 10 tysięcy złotych. No i teraz o, fantastyczna taka. W miesiącu listopadzie dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi w miejscowości Kij. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak zwanego Funduszu Anty-COVID albo COVID. Koszt inwestycji to 96 tysięcy złotych, długość odcinka 380 metrów. Ponadto też w analogicznym okresie dokonano odbioru prac związanych z drogi w miejscowości Stanin. Droga to jest do dawnej strzelnicy. To koszt inwestycji 75 tysięcy, długość 300 metrów bieżących. W miesiącu listopadzie dokonano odbioru prac związanych z przebudową, świetlicy wiejskiej w Goździe. Wartość całości zamówienia 522 tysiące. Na to zadanie gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacji w wysokości 60%. Tu może bym się teraz zatrzymał. Pewnie byśmy bardziej wiedzieli wcześniej o tym inwestycji, ale ze względu na panującą sytuację i że musimy siedzieć w maseczkach, to po otwarciach świetlic pewnie dowiadujemy się dopiero na sesji. W miesiącu listopada, gdzie też dokonano odbioru prac drogowych w miejscowości Tuchowicz, jest to droga przy stacji kontroli
pojazdów. Koszt inwestycji 112 tysięcy. Na to zadanie w całości gmina dostała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie też trwają zaawansowane prace z przebudową świetlicy w Zagoździu. Wartość inwestycji 250 tysięcy. Zadanie jest dofinansowane w tym samym wniosku, co świetlica w Goździe, również 60%, tylko harmonogram realizacji prac jest troszeczkę inny jak w Goździe. W miesiącu też listopadzie dokonano odbioru dróg w miejscowości Sarnów. To są tak zwane drogi osiedlowe. Są to trzy odcinki o łącznej długości 625 metrów bieżących. Ponadto też w listopadzie rozpoczął już działalność, funkcjonowanie punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK przy naszym składowisku w Niedźwiadce. Odpady są przyjmowane w każdy piątek, godzina 7.30, 15.30. Na tą chwilę bo chyba raczej nie było zaskoczenia. Wpływa tam duży strumień odpadów, ale to chyba już wcześniej wspominałem, ilość odpadów raczej nie będzie malała, tylko wzrastała, jeśli chodzi o wytwarzanie. W miesiącu listopadzie, no w sumie tu już jest troszeczkę nieaktualne, ale wykonano już drogę w miejscowości Celiny Szlacheckie, koszt inwestycji 243 tysiące, długość to jest 1,3 km. Obecnie trwają procedury odbiorowe. 7 grudnia też podpisaliśmy już z wykonawcą, wykonawca jest z Gdańska, umowę w ramach tak zwanego tego wniosku, co mieliśmy kilka przetargów na wymianę opraw z sodowych na te LED-owe. Dotyczący wniosek, prace budowlane dotyczy wymiany całości istniejących opraw sodowych, jak i w części też mamy oprawy tak zwane trumienkowe i pamiętające jeszcze poprzedni ustrój sprzed 90 roku, mocno energochłonne, rtęciowe. Jest ich około 100, ale jeszcze mamy. Na całości terenu naszej gminy, ponadto też w zakres tej umowy, w zakres tego zamówienia wchodzi budowa od podstaw nowego oświetlenia w miejscowości Borowina, z uwagi na fakt, iż do tej pory jest to jedyna miejscowość, która nie posiada jakiegokolwiek oświetlenia na terenie naszej gminy. Całkowita wartość projektu to jest 1,5 miliona złotych. Wartość dofinansowania to jest nieco ponad 1 milion złotych, 85%. Jest to z tak zwanego regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. Chciałbym też dodać, bo umknęło to mojej uwadze, w skład tego zamówienia też będzie budowa, wykonanie oświetlenia dwóch boisk w Jeleńcu i Zastawiu. Dla zainteresowanych, ewentualnie oglądających nas mieszkańców z obwodu Stanina, o oświetleniu boiska w Staninie powiem w osobnym punkcie, żeby nie było dalszego Zastawie Jeleniec, a nie Stanin. W listopadzie w sumie też już prace uległy zakończeniu, trwają procedury odbiorowe w dróg w miejscowości Kujawy Kosuty. Jest to inwestycja również finansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak zwanego, to są rządowe pieniądze z tak zwanego programu covidowego. Ponadto też, na początku tego tygodnia otrzymaliśmy już oficjalną wiadomość, iż pozyskano dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Sarnów. Jesteśmy już po przetargu. Zgodnie z umową
Musimy wykonać odcinek do połowy czerwca przyszłego roku. Warunkiem jest, żeby prace rozpoczęły się w tym roku. Rozpoczęły się jakiekolwiek, aby był wpis do dziennika budowy. Koszt inwestycji to 513 tysięcy. Nie, przepraszam, pomyłka. 443 tysiące. 50% jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to tak zwany fundusz, może nie tyle fundusz, nabór uzupełniający z tego roku, czyli z tego tej samej puli, co drogi, mówiłem, w Zastawiu i w Kieszkowie. Po prostu pozostały oszczędności poprzetargowe. Urząd Wojewódzki ogłosił dodatkowy nabór. My żeśmy się do tego naboru zgłosili, no i dzięki Bogu dofinansowanie zostało przyznane. Ponadto też, no tak, również w tym tygodniu otrzymaliśmy już też oficjalną informację z Ministerstwa Sportu o uzyskaniu dofinansowania na budowę, przebudowę boiska tutaj przy budynku, tutaj w bibliotece. Cała koszt inwestycyjny to 1 300 000, wartość dofinansowania jest 50%. W skład tego zadania również wchodzi to oświetlenie, o którym mówiłem. Będzie po prostu to z innego programu. Ponadto też dwa dni temu otrzymaliśmy informację, iż nasza gmina pozyskała 1 139 000 funduszy polskich nowych złotych na inwestycje związane z termomodernizacją szkół w Zagoździu, Sarnów i Stanin. Jest to druga pula tak zwanego wniosku covidowego. Umów jeszcze nie podpisali, ale już jest oficjalna wiadomość. Ponadto też szkoła w Wieleńcu otrzymała dofinansowanie 14 tysięcy, to jest przez kuratorium, w ramach projektu Aktywna Tablica. Trwają prace końcowe związane z realizacją projektu Posiłek w Szkole, w ramach którego wyposażone zostaną kuchnie, stołówki w Sarnowie, Zagoździu i Tuchowiczu. Całość dofinansowania to 121 tysięcy złotych. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 72 tysięcy w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli na naukę zdalną. Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do projektu Cyfrowy GOK w podregionie Puławskim. W ramach projektu biblioteka zostanie doposażona w 5 laptopów. Projekt zakłada szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Odbyła też się tutaj u nas w naszej bibliotece trzy konkursy. Konkurs pierwszy patriotyczny, konkurs recytatorski Jan Paweł II, prawdziwy autorytet, oraz konkurs plastyczny kartka świąteczna. Zakończył się projekt Niesamodzielni i pełnosprawni, mając wsparcie gminy Stanin, który był realizowany od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Wykonany budżet to ogółem 1 061 000 złotych, przepraszam. Wkład niefinansowy w gminy, czyli udostępnienie pomieszczeń, to jest 51 tysięcy. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie projektu. Wniosek został złożony w ramach regionalnego programu operacyjnego. To jest po prostu bliźniaczy projekt. Mam nadzieję, że również uzyskamy dofinansowanie i projekt będzie kontynuowany. Uczestniczymy w programie Wspieraj Seniora. Program polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowe potrzeby osobom w wieku 70 lat. Na obsługę programu przewidziano środki w wysokości niecałych 3 tysięcy złotych. Dotychczas wsparciem objęto 29 seniorów. Chciałbym też powiedzieć, że w omawianym okresie mieliśmy
już taką kompleksową kontrolę wydatkowania pieniędzy w ramach programu rewitalizacji obszarów wiejskich, który był realizowany tak, w tym roku. Dotyczy to świetlic w Kopinie i Anoninie. Chcę też podkreślić, drodzy Państwo, akurat wszystko już mamy za sobą, nic tylko czekać na zdjęcie masek i niech sobie każdy to dopowie. Jak, drodzy Państwo, dało się zauważyć, w naszej gminie dzieje się ostatnio sporo i mamy też dużo zaangażowanych środków, jeśli chodzi o wprowadzone do budżetu wnioski złożone, jak i wnioski, które mówmy się przeszły, ale jeszcze do budżetu nie zostały wprowadzone. Chciałbym też podkreślić, żebyście sobie uzmysłowili jedno, iż sama realizacja danej inwestycji to jest najmniejszy problem dla samorządu gminnego. Główne siły to jest przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia środowiskowe, warunki zabudowy tam, gdzie nie ma planu, sąsiad się nie zgadza, a później po prostu jest to czasochłonne, tak, czasochłonne, energochłonne, jak i też inwestycje są współfinansowane ze środków zewnętrznych. Instytucja, która, mówmy się, dystrybuje dla nas te środki, również czegoś wymaga i tego może tak jakby dla przeciętnego mieszkańca, nawet dla Was, może czasami nawet dla mnie jako wójta, nie widać, ale to zajmuje gro papierów, gro środków, gro zabiegania czasu. Nie jest to takie proste, jakby się nam z boku, że tak powiem, drodzy Państwo, wydawało. Chciałbym też tutaj ze swojej strony podziękować pracownikom urzędu za zaangażowanie. Wierzcie mi, naprawdę, to nie jest takie proste. Czasami trzeba każdą literę, każdy przecinek w danym piśmie 3 razy przejrzeć, żeby się wszystko zgadzało. To by było na tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy może ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać panu wójtowi pytanie odnośnie sprawozdania z działalności międzysesyjnej? Nie. A, proszę, pani radna. Ja pana wójta się pytam, kiedy będzie droga zrobiona dla producenta rolnego, pana Suśniaka. Obiecana, mróz idzie, zima idzie, zaspy, śniegi i drogi tej nie będzie. Robi się drogi dla mieszkańców, trzeba je robić dla producentów rolnych. Tak w Kieszkowie dla tych, co produkują mleko, jak i w Wieleńcu, co produkują mleko, gdzie samochód mleczarski codziennie przyjeżdża po odbiór mleka i narzekają. Ja już tu panu agitowałam tutaj do pana wójta, żeby nie w ostatniej kolejności, bo ta droga miała być zrobiona w ubiegłym roku, już wszystko, mrozy przyszły, nie zrobione. I w tym roku widzę też na końcu. Większość tych dróg, która była zaplanowana, została, z wypowiedzi pana słyszę, że została wykonana. A Jeleniec zostaje traktowany po macoszemu, z czego niezmiernie mi przykro i naprawdę mi przykro, że Jeleniec jest po macoszemu traktowany. Proszę o jakieś rzetelniejsze rozpracowanie kolejności wykonania dróg, gdzie bardziej potrzebna, gdzie mniej potrzebna. Dziękuję bardzo. Ja tu chciałem się zapytać pani radnej, jakie są kryteria oceny, że pani droga jest bardziej potrzebna od na przykład dróg, które są tutaj na przykład w Kosutach czy w Staninie, no bo nas też mamy ogromne potrzeby. Także nie widzę tutaj, że ta droga jest akurat, nie wiem, jakimś priorytetem, nie? Czy pan wójt chciał się odnieść? Proszę. Pani radna, ta droga jest wprowadzona do budżetu, umowa jest podpisana i mówiłem to pani na komisjach, ale oczywiście ze względu na nagranie musi pani zabłyszczeć, więc przypominam, że wykonawca dostał koronkę, no i pewne rzeczy nie przeskoczymy. Jeżeli chodzi o zimę, to akurat chyba za oknem trochę jest lepiej jak tydzień temu.
może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziękuję bardzo. Jeśli nie będzie pytań, a nie widzę, przechodzimy teraz do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj poproszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Stanin z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. W uchwale nr 15/82/2019 Rady Gminy Stanin z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian. Postanawia się dodać nowe przedsięwzięcia. Przebudowa drogi gminnej nr 102-657L od kilometra 1 plus 121 do kilometra 2 plus 024 w miejscowości Sarnów. Postanawia się zmienić zakres rzeczowy następujących przedsięwzięć. Budowa PSZOK w gminie Stanin. Określona w paragrafie 1.1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023 obejmująca prognozą kwotę długu na lata 2020-2031 stanowiąca załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Określony w paragrafie 1.2 wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są w tym punkcie pytania? Nie widzę pytań. Chciałabym jeszcze państwa sołtysów tutaj poinformować i wszystkich, którzy nas oglądają w internecie, że na posiedzeniu połączonych komisji, budżetu, finansów, komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji, wszystkie zmiany w budżecie były omawiane i komisje zaakceptowały te zmiany. Jeśli nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Już wszyscy radni głosowali. Podaję wyniki. Głosów oddanych za 13. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Poproszę o projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Stanin z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. W uchwale nr 15/83/2019 Rady Gminy Stanin z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie drugim określone wydatki budżetu gminy w kwocie 64 492 230 zł i 67 groszy zwiększa się o kwotę 62 500 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 62 500 zł do kwoty 64 492 230 zł i 67 groszy. Z tego wydatki bieżące 51 858 034 zł i 72 grosze i wydatki majątkowe 12 634 195 zł i 95 groszy. W związku z tym załącznikowi nr 2 nadaje się brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę.
Już wszyscy radni głosowali, podaję wyniki. Głosów oddanych za 13. Nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Radni co roku taką właśnie uchwałę podejmują. W tym roku też taką uchwałę musimy podjąć. Chcę wszystkich poinformować, bo tutaj podejmujemy średnią cenę jednego kwintala, bo to jest podstawa do naliczania podatku rolnego, czyli wiemy, że 2,5 kwintala z hektara. Ta stawka się nie zmieniła. W zeszłym roku była taka sama, jak będzie i na 2021 rok. Przeczytam Państwu teraz projekt uchwały. Uchwała numer 28/2020 Rady Gminy Stanin z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i tak dalej, podstawa prawna, którą pomijam, Rada Gminy Stanin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta. Ustalono komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 982. Kwoty 58,55 zł za jedną detonę do kwoty 45 zł za jedną detonę, mająco zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 rok na obszarze gminy Stanin. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stanin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tak jak Państwo słyszeli, Rada Gminy obniżyła to średnią cenę skupu żyta, bo GUS podał, że średnia cena za 11 kwartałów poprzedniego roku to jest 58,55 zł. Rada Gminy obniża do 45 zł, tak jak było w zeszłym roku. Jeśli nie będzie pytań, to przejdziemy do głosowania. Nie widzę. Głosujemy, proszę. Już wszyscy radni głosowali. Podaję wyniki głosowania. Głosów oddanych za 13. Nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Stanin na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. Przeczytam Państwu. Zaraz to nie pominęłam. Tak, tak, przepraszam bardzo, przepraszam. Do punktu 9 teraz, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin na rok 2021. I właśnie teraz przechodzimy właśnie do przedstawienia projektu tej uchwały. Jeśli będą pytania później, to poproszę. Przedstawię najpierw projekt uchwały. Uchwała numer 28/2020 Rady Gminy Stanin z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i tak dalej, podstawa prawna, którą pomijam, Rada Gminy Stanin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie. Punkt pierwszy. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 660 zł. B. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 756 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 984 zł. Punkt drugi. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały. Punkt trzeci. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów o 3,5 tony i poniżej 12 ton 1308 zł. Punkt czwarty. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 492 zł. 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. 7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a. mniejszej niż 22 miejsca 660 zł, b. równej lub większej niż 22 miejsca 1848 zł. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stanin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Chcę też wszystkich poinformować, że te stawki podatku od środków transportowych były również omawiane, dyskutowane na posiedzeniach połączonych komisji, a jest to trzy komisje, które w ramach Rady Gminy Stanin działają i były zaopiniowane pozytywnie. Czy są pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Już wszyscy radni głosowali. Podaję wyniki głosowania. Głosów oddanych za 13. Nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 10, który już wcześniej przedstawiłam pomyłkowo. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Stanin na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 28 Rady Gminy, łamane przez 2020 Rady Gminy Stanin z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Stanin na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a i tak dalej Rada Gminy Stanin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność gminy Stanin oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 313 obręb Stara Wróblina, 579 obręb Tuchowicz, 354 i 372 obręb Stanin służebnością przesyłu polegającą na umieszczeniu w gruntach urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ulica Garbarska 21A na czas nieoznaczony. Paragraf 2. Przebieg służebności, o której mowa w ustępie 1, określają załączniki graficzne numer od 1 do 3 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Proszę. Już wszyscy radni głosowali, podaję wyniki głosowania. Głosów oddanych za 13, nie ma wstrzymujących, nie ma przeciwnych.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. No i teraz przechodzimy do naszego stałego punktu, punktu 11, wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Ja z tego miejsca serdecznie chciałem podziękować w imieniu własnym oraz mieszkańców Celin Szlacheckich za wykonanie drogi, na którą czekaliśmy 21 lat. Tu dziękuję panu wójtowi Krzysztofowi Kazanie oraz panu wójtowi Sławomirowi Rzymuskiemu, któremu też głowę zawracałem, oraz dziękuję Radzie, która poparła ten projekt, z podziękowaniem dla was wszystkich. No i naprawdę mieszkańcy się cieszą, bo jest bardzo miło teraz jechać. Tyle lat czekało się na tę drogę, to jednak docenia się to, co jest dobre. Ja patrzę na wiele dróg jest wykonanych i to jest budujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może ktoś z państwa sołtysów chciał zabrać głos, bo teraz się tak rzadko fizycznie widzimy, oglądacie nas tylko w internecie. Pan wójt, proszę. Może w drodze uzupełnienia chodzi o i te inwestycje drogowe. Te wymienione inwestycje, między innymi jeszcze ta droga, która ma być wykonana w Jeleńcu, to są w całości sfinansowane z pieniędzy, jakie gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Postanowiliśmy tutaj wszyscy w gminie, w urzędzie, ja, pan wójt Rzmowski, pani sekretarz, pani skarbnik, iż w całości ten 1,5 miliona, żeby przeznaczyć na te drogi, na które mieszkańcy od wielu, wielu, że tak powiem, miesięcy albo lat, albo od długiego czasu oczekiwali, ale na które odcinki otrzymanie dofinansowania z innych funduszy, np. Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie są obostrzenia, szerokość pasa, połączenia między drogami wojewódzkimi, powiatowymi, ewentualnie miejscowościami, na te drogi praktycznie byłoby to niemożliwe uzyskanie jakiekolwiek dofinansowania. Były inne może być propozycje, inne inwestycje, bo przecież potrzeb mamy wiele, tak, termomodernizacji, ale stwierdziliśmy, że jednak to będzie rozsądne. No i tak ja myślę, że chyba to była najbardziej rozsądna decyzja, ponieważ potrzeb jest wiele, a od tych problemów i tak byśmy nie uciekli. Korzystając z głosu, ja bym może też, może radnych, też państwa sołtysów, jak i wszystkich, którzy nas tutaj oglądają, chciałbym być może ze swojej strony przeprosić albo poinformować za utrudnienia w funkcjonowaniu urzędów. Drodzy państwo, to nie jest jakiś tam wymysł, że wójt się zamknął. No niestety są takie, mamy takie obostrzenia, jakie mamy. Ostatnio, z tego co ja przynajmniej, informacje do mnie nie docierają, ta chyba fala najgorsza na terenie, mówię tylko o terenie naszej gminy. Mam nadzieję odpukać już, mamy już zasoby. Był taki okres, że praktycznie gdzie się nie słyszało, to czy znajomy, czy brat, czy żona, czy ktoś z rodziny, albo kwarantanna, albo wynik dodatni. I ze swojej strony na początku, ja osobiście też powiem, że bagatelizowałem to zagrożenie. Później, gdy byłem osobiście na kwarantannie, troszeczkę zmieniłem zdanie. To może też przykry taki moment, ale namacalnym dowodem jest to, że w naszym gronie niestety nastąpił, że tak powiem, ofiara śmiertelna tej choroby. Tak więc jeszcze chciałbym ze swojej strony przepraszam, uczuli, że to nie jest nasz żaden wymysł. No po prostu mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. Ta sytuacja nie jest komfortowa dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ja tak nawiązując tutaj do wypowiedzi pana wójta, że rzeczywiście są takie drogi w naszej gminie, gdzie trudno uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie, a one też wymagają remontów i tu mam na myśli drogę łączącą tutaj tą drogę wojewódzką ze Stanina do powiatową drogą do Anonina. Ta droga też wymaga remontu,
Ale dofinansowania jest trudno uzyskać ze względu na to, że po prostu szerokość jest za mała. I myślę, że jeśli się nadarzy jaka takakolwiek okazja, możliwość, że udałoby się tą drogę naprawić, to musimy być tacy no, bardzo czujni, wrażliwi, żeby ten moment, tę sytuację wykorzystać, bo ta droga no, tutaj jest bardzo potrzebna i tak się co roku łata, ona już nie wiem od kiedy, tam ze 30 lat może jak była zrobiona i tak ciągle się tutaj tak nakleja tą drogę, a ona wymaga remontu i myślę, że no, jest wiele takich dróg, nie tylko może w Staninie, ale ta jest jedno z nich, a łączy właśnie drogę wojewódzką z drogą powiatową i tu trudno uzyskać dofinansowanie, więc proszę pamiętać, bo tutaj pewnie i radny Zanonina też bardzo apeluje i ja, żeby no, tą drogę naprawić, wykonać remont taki. To znaczy pani przewodnicząca, a może w tym momencie tak jako bardziej pani sołtys Stanina chcę zapewnić, że trwają takie prace koncepcyjno-analityczne w sprawie projektu i możliwości złożenia do funduszu tej drogi. I tu akurat myślę, że nie będzie problemu z akceptacją, chociaż w naszej Radzie nie ma problemu, panuje tak jakby normalna atmosfera, bo z tej drogi to korzysta tak praktycznie może 1/3 gminy, tak? Stanin, Anonin, Zagoździe, Tuchowiec, Tuchowicz też, Gust, Kij, Lipniak, Zastawie. Tak więc chcę też podkreślić, że te drogi, o której żeśmy teraz mówili, Kujawy, Jeleniec, który będzie wykonany jeszcze w tym roku, to już tak jakby końcówka dróg, które były pokryte stabilizacją bitumiczną, tak, w tak zwanym tym zrywie czynnym spółecznym w 90-tych latach, na początku 90-tych lat. Ta droga była, odkąd pamiętam, to była pierwsza pokryta asfaltem, jeśli chodzi o inwestycje samorządowe. No i dochodzi chyba ten czas, że czas już chyba te najstarsze asfalty już zacząć pokrywać. Tak, tak. Ja nieraz sobie, drodzy Państwo, myślałem, że a to jak w życiu, że jak zrobimy to będziemy mieli troszeczkę świętego spokoju. Nie. Potrzeby zawsze będą, narosną, jak nie inne, to takie same i, no ale cóż, no takie jest, że tak powiem, życie. Tutaj mówię, pani Zosiu, trwają, że tak powiem, przymiarki mocno tego, tym bardziej, że oprócz tego, co tu powiedziałem, no to tam powstała stacja nieuzdatniania kontroli pojazdów, więc... Osiedle powstaje, no, chyba zasadności remontu tej drogi, to myślę, że chyba nikt nie będzie podważał. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem tu podziękować Pani Przewodniczącej, że może w moim imieniu występuje, bardziej niż w swoim, ale my z wójtem już tutaj pracujemy od lat, tylko no niestety mieliśmy bardzo duże przedsięwzięcie, jakim była świetlica. No nie chciałem rwać wszystkiego, bo no chciałem po prostu dać szansę innym. Takśmy z wójtem uzgodnili, żeby po prostu każdy coś miał, nie tylko jedna miejscowość wszystko, ale pracujemy z wójtem nad tym tematem, no i bardzo dziękuję, że pamiętacie i pan wójt pamięta i pani przewodnicząca pamięta, także panie wójcie, będąc jeszcze przy głosie, kiedyś już dziękowałem za tą naszą świetlicę, ale tyle tego dobra jest, ten piękny budynek, że przy każdej okazji chcę dziękować. I dziękuję jeszcze raz i panu wójtowi, i panu Rzymowskiemu, i wszystkim pracownikom, i całej Radzie, która właśnie zaakceptowała projekt, która wspierała. Także serdecznie dziękuję i również cieszę się bardzo z tych wszystkich dróg, które zostały wykonane w tym roku. Myślę, że nawet nie spodziewaliśmy się nigdy, nie marzyliśmy o takiej ilości dróg, w jakiej powstała właśnie w tym roku. I myślę, że można sobie dopowiedzieć coś takiego, że jest to prezent dla całej gminy, dla wójtów, dla zgodnej rady, że w minionym czasie
Dużo było projektów właśnie robionych, że były duże wydatki i z tego względu dostaliśmy duże pieniążki właśnie na te drogi. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pani radna Warda. Skoro wszyscy chwalą, to czuję potrzebę i ja pochwalenia panów wójtów za to, co w Wieleńcu zrobiono. Czyli za boisko, za oczyszczenie terenu, za siatkę ogrodzającą szkołę i ostatnio piękna inwestycja za pięknie zrobiony dach. Dziękuję serdecznie. Ja nie tylko chcę błyszczeć, ja chcę się upominać o potrzeby moich mieszkańców, moich wyborców. Pan wójt mówi, że chce błyszczeć. No, to nie te lata, żeby błyszczało. Upominam się o to, co interweniują do mnie mieszkańcy. I chcę, mało że w kuluarach mówię, nie zawsze w kuluarach jest pozytyw dla mnie. W związku z tym muszę sprawę nagłaśniać, bo mieszkańcy mi mówią, że ja się u wójta nie upominam o to czy o tamto. W związku z tym muszę publicznie to nagłośnić, że się niestety, ale upominam o dobro mieszkańców mojej wsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sabina Rosińska. Szanowni Państwo, skoro wszyscy dziękują, to ja też podziękuję panu wójtowi Rzymowskiemu, panu wójtowi Kazanie, chociaż za montaż luster w naszej miejscowości, no bo to był naprawdę dla nas problem, niebezpieczeństwo w Zagoździu właśnie wyjeżdżając do szkoły, no i w Niedźwiadce. A że tak już odnośnie tych świetlic, fajnie są już te i mam nadzieję, że następna będzie remont w Niedźwiadce. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan wójt prosił o głos. Ja dziękuję za miłe słowa, ale mam taką propozycję, może już tych może podziękowań starczy. Mieszkańcy nas oglądają, a oni za dziękowanie od nas nie oczekują tylko efektów, ale miło te słowa słyszeć. Ja jeszcze po raz kolejny chcę uzmysłowić i podkreślić o sposobie i czasochłonności realizacji inwestycji gminnych. Mówimy tu o drodze do stanie na Anonin, a teraz pan radny wspomniał o świetlicy w Anoninie. O ile mi pamiętam, mamy końcówkę roku 2020, to można powiedzieć tak, ona była wykonana kiedy? Końcówka, no we wrześniu chyba, tak to miało być. Praktycznie, drodzy państwo, państwo sołtysi, od początku, że tak powiem, od pierwszego powzięcia, czyli regulacji stanu prawnego, to 4 lata. Naprawdę, uwierzcie mi, więcej nawet. Realizacja gminnych inwestycji współfinansowanych z środków zewnętrznych, szczególnie ze środków unijnych, nie wygląda, że tak powiem, kolorowo. To może kolorowo wygląda, jak już jest, że tak powiem, jest efekt. Co do, że tak powiem, funkcjonalności pani radnej, pani sołtys tutaj z Anonina, ale pewnie też i pani radna z obwodu Skupiny, jak i wszystkich świetlic, módlmy się, prośmy o opatrzność, o ustąpienie tejże pandemii, gdyż będzie, jeżeli się ona będzie przeciągała, zachodzi bardzo istotna obawa, że te świetlice po prostu się rozeschną. Więc mogą się rozeschnąć, a nie po to chyba były budowane, żeby się rozsychały. No to tyle o tyle. Też trzeba o tym mówić. Dziękuję bardzo. Pan wójt tutaj wspomniał o pandemii, o tym, kiedy się już to wszystko skończy, kiedy wróci do normalności. Wiemy, że teraz będą te szczepienia dobrowolne, nieobowiązkowe, dobrowolne, ale tak jak słyszymy ze środków masowego przekazu, z wypowiedzi wirusologów, że tylko właśnie społeczeństwo przynajmniej w 60% zaszczepione może uodpornić to całą naszą populację. Teraz mam pytanie do panów wójtów. Czy, żeby zachęcić mieszkańców, bo są opory, jako pierwsi zaszczepią się przed kamerami. Ja chętnie dołączę do was. A
w jaką część ciała to się szczepi? No, nie wiem, nie mam, ja osobiście nie mam wyrobionego zdania, to jest trudne, bo za szczepionką jest tyle argumentów, jak i za, jak i przeciw. To tak jak na tej zasadzie, że kogo kochasz bardziej, tatę czy, że tak powiem, czy mamę. No ale to jest temat bardzo wrażliwy. Ja żeby kończyć, chcę też wam wszystkim powiedzieć, że mówimy, że wrócimy do normalności, tak? Nie, to już będzie inna normalność. Ta cyfryzacja, onlineizacja już znaczy ona i tak postępowała, teraz drastycznie przyspieszyła i ja uważam, że to już nie będzie to samo, co było. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Jeśli nie widzę. Pani Warda? Nie. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj. Dziękuję oglądającym nas w internecie. Zamykam obrady 28. sesji Rady Gminy w Staninie. Dziękuję bardzo.